Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dziś na warsztacie Peugeot 407. To jest 2-litrowy HDI. W tym akurat w momencie, w tym przypadku wersja silnikowa tutaj jest najmniej istotna. Słuchajcie, dziś mamy piękną robótkę. Szczerze mówiąc, aż sam sobie trochę współczuję, chociaż wiele takich robót zrobiłem w innych autach. Już mówię, o co chodzi. Będziemy zdejmować, demontować deskę rozdzielczą, czyli będziemy wyrzucać z auta cały kokpit, gdyż występuje tutaj usterka, która jest usterką dość częstą. No, jest to usterka znana posiadaczom i wielbicielom francuskiej myśli motoryzacyjnej spod znaku Peugeota i Citroena, szczególnie właśnie w modelach 407 i C5. O co chodzi? Tutaj usterka polega na tym, że od strony kierowcy nie możemy przełączyć sobie na, nie możemy sobie wysterować chłodniejszego powietrza. Cały czas wali gorącym powietrzem. Prawa strona działa prawidłowo. Co jest tego przyczyną? Przyczyną tego są klapy nawiewu, klapy w mieszalniku, w obudowie nagrzewnicy, które się łamią. Łamią się osie tych klap. Są wykonane, no już to jest w zasadzie fabryczna wada. Są bardzo, bardzo licho wykonane, więc po czasie się łamią. Praktycznie każdego posiadacza Citroena C5 czy Peugeota 407 czeka w końcu naprawa tych klap. I teraz tak. Ja sobie już wcześniej, zanim poczytałem trochę o tej usterce, zrobiłem test nawiewów w klimatyzacji pod kątem działania silników sterujących klapami, bo podejrzewałem, że tutaj może być problem. Puściłem sobie test tych silników, test wyszedł pozytywnie, zresztą nawet słychać, że te silniczki pracują, także tutaj raczej nie podejrzewam, żeby one były odpowiedzialne, więc mówię, gdzieś tam po zapoznaniu się z tą usterką, no doszedłem do wniosku, że rzeczywiście będą problemem te klapy, te przesłony. Teraz tak, są tak naprawdę dwie metody na usunięcie tej usterki. Pierwsza metoda, no to oczywiście, no jak nazwijmy to roboczo, metoda profesjonalna, dla mnie numer jeden. No, wiadomo, że bardziej pracochłonna, trzeba troszeczkę wylać krwi i potu, czyli musimy zdemontować cały kokpit. Dlatego już mówię, sam sobie współczuję. Druga metoda, na leniuszka. Wiem, że magicy sobie wycinają, wiadomo, tutaj po zdjęciu tych maskownic, wycinają sobie w obudowie, bez zdejmowania oczywiście deski rozdzielczej, wycinają sobie w obudowie nagrzewnicy otwory w miejscach mocowań tych klap, tych przesłon, które ulegają awarii, i wyciągają po prostu przez dziurę te klapy, naprawiają i z powrotem wkładają te klapy. Tam oczywiście trzeba uważać na jakieś tam cięgiełka, bo tam jakieś cięgła są też od innych klap. No i później wklejają ten plastik, który wycięli. No z tego, co dziś tam widziałem w internecie, wygląda to strasznie partacko i szczerze mówiąc, no ja przyjmując auto klienta na warsztat, no na serwis, no nie mógłbym sobie pozwolić, sumienie by mi nie pozwoliło na to, żeby wykonać tego typu w taki sposób naprawę, w cudzysłowie oczywiście. Dla mnie to jest partactwo. Oczywiście ja tego gdzieś tam nie mówię, nie neguję, jeżeli ktoś sobie robi to we własnym aucie, ma wiedzę i świadomość tego, że może to spieprzyć, no to spoko, robisz to na własną odpowiedzialność, każdy jest dorosły. Ale jeżeli przyjmujesz auto klienta i nie informujesz klienta o tym, jak będzie wyglądała naprawa, no to, a jeszcze nie daj Boże kasujesz powiedzmy za zdjęcie deski, no to już jest niefajnie. Ogólnie ja podchodzę do tego w ten sposób, że wolę zrobić coś, powiedzmy więcej się narobić,
ale zrobić to profesjonalnie, żeby później nie mieć wstydu, żeby później mi klient nie przyjeżdżał drugi raz i żebym nie musiał robić, nie robić poprawki. No, także to tyle. Słuchajcie, postaram się ten film skrócić maksymalnie, jak tylko będę mógł. Nie będę tutaj nagrywał cały czas, ale mimo wszystko postaram się wam pokazać każdą śrubkę, którą odkręciłem, każdy wsporniczek. Tak żebyście po prostu, żeby to był dla was taki naprawdę przydatny i wartościowy poradnik. Dobra, to co, bierzemy się do roboty, ja szykuję narzędzia i zaraz będziemy widzieć się z powrotem. Słuchajcie, jak starczy mi czasu, to postaram się wam wrzucić tutaj w filmiku, w przerywniku kilka takich realizacji w cudzysłowiu na leniuszka demontażu, znaczy naprawy tych klap. Także zobaczycie sobie, jak to wygląda i ocenicie, co wy byście chcieli, jakbyście wy chcieli mieć taką naprawę wykonaną w swoim aucie. Dobra, także nie przedłużając, bierzemy się do roboty. Więc tak, ja zacząłem od wyrzucenia tutaj tej bocznej osłony. Wcześniej oczywiście sobie tutaj wypiąłem schowek. Później wypiąłem sobie tutaj tą listwę dekoracyjną z nad kierownicy.
Następnie to oczywiście wszystko na zatrzaski. Podważamy delikatnie i to samo schodzi. Oczywiście delikatnie, żeby nic nie połamać. Ramka bocznego nawiewu. Podważamy sobie też od spodu, później wywalamy nawiew. Później tutaj sobie możemy zdjąć tutaj tą górną maskownicę kolumny kierowniczej. Ja teraz sobie zdejmę tutaj obudowę. Mamy tutaj co najmniej tutaj dwie śrubki na Torx 20. Także zaraz to sobie zdejmę i zaraz Wam pokażę. Po odkręceniu tych dwóch śrubek zdejmujemy sobie tutaj obudowę kolumny kierowniczej. To nam wszystko ładnie schodzi. Dobra. Dobrze, sobie odkręciłem teraz poduszkę powietrzną tutaj przy nogach. Zobaczcie, tutaj patrząc od pedaliery, może tutaj sobie pokażę. Tutaj od dołu jest przykręcony wspornik poduszki powietrznej tej na nogi. Jedną śrubą 10 na klucz 10 w tym miejscu i drugi tutaj w tym miejscu. No i to po prostu sobie dojść tutaj od dołu do jednej i drugiej, a później sam dół, jak już to sobie odkręcimy, te dwie śruby, to są takie śrubeczki, to wtedy sobie poduszkę tutaj z dołu wypinamy tutaj z zaczepu. Tutaj później będziemy musieli sobie podważyć delikatnie. Zaraz Wam pokażę. Tutaj sobie z wtyczki airbagu wypinamy zabezpieczenie, musimy sobie je podnieść. Z jednej, z drugiej strony, już mamy podniesione i teraz możemy sobie już podważyć, wypiąć wtyczkę. I druga wtyczka, tutaj masa. Od razu wykręcamy tutaj dwa wkręty Torx 20, to samo co tutaj pod kierownicą. I tu już możemy sobie z górnego zaczepu zdjąć tą maskownicę. Następnie tutaj z tej maskownicy odkręcamy sobie Torx 20, wypinamy tą maskownicę z zaczepu. Od razu możemy sobie również wykręcić tutaj, jak już tutaj mamy na wierzchu, wkręcika. No jak na razie wszystko na Torx 20, fajnie, że to jest zrobione jakby na jeden wymiar. Bo czasami to po prostu są takie cuda, że 10 różnych kluczy trzeba użyć. I tak przy okazji od razu Wam powiem, tu macie teraz, jakbyście potrzebę wymieniać filtr kabinowy, tu macie teraz fajny, zobaczcie, jaki macie dostęp do filtra kabinowego. Dlaczego nie trzeba wypiąć tą boczną maskownicę, którą teraz wypiliśmy, zobaczcie, widzicie, i tu sobie klapkę zdejmujecie, zobaczcie, jest fajny dostęp do filtra kabinowego, także to tak przy okazji. Słuchajcie, teraz w następnym kroku ja sobie wyrzucam już kolumnę kierowniczą. Także całą kolumnę kierowniczą będziemy wywalać. Ja już sobie tutaj nie będę zajmował kierownicy, bo widzę, że muszę i tak wyrzucić wszystko. Także tak, wypinamy sobie tutaj wszystkie wtyczki, czyli jest ich tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przy stacyjce sześć, tak, chyba sześć. I teraz tak, tutaj mamy tak, raz, dwa, 3-4 śruby na klucz 13 i na dole w tym miejscu, czekajcie, w tym miejscu tutaj przegub, krzyżak kolumny kierowniczej łączy nam się już z wałkiem przekładni kierowniczej, więc tutaj będziemy sobie musieli włożyć kluczyk do stacyjki, zanim tam odkręcimy tą górę, i przekręcić kierownicą prawie o 180 stopni, żeby dojść od drugiej strony do nakrętki, i będziemy sobie wypinać tą śrubę tutaj mocującą. No i zaraz będziemy wyciągać na zewnątrz całą kolumnę kierowniczą.
ale chyba może być. Obracamy dalej. Już nam się pojawia nakrętka. Dokładamy klucz 13. To jest specjalna śruba, która w momencie dokręcania przez nakrętkę, ona się sama jakby kontruje i zacieśnia. Tutaj jeszcze nam trzyma blaszka. Musimy tą blaszkę podważyć. Takie zabezpieczenie przed wypadnięciem. O, dobra. Teraz możemy sobie już cofnąć. O, widzicie? Już możemy sobie wyciągnąć kolumnę. Dobra. Dobrze, wypinamy wtyczki. Dobra, tą sobie wypnę za chwilę. Tak, poluzuję sobie od razu te cztery śruby, znaczy nakrętki. Już odmocowania kolumny. Tutaj do wzmocnienia pod deską. Zostawię sobie na jednej nakręce, jeszcze muszę wypiąć tylko tą kostkę. Dobra, musiałem sobie od drugiej strony podejść i podważyć sobie zabezpieczenie. O, dobra, instalacja wypięta. Odkręcamy sobie tutaj ostatnią nakrętkę. Wyjeżdżamy z całą kolumną. Okay. No i tak, trochę nam tu się miejsca zrobiło, kręcimy dalej. Następny krok, imbus dwójeczka. Tutaj odkręcamy dwie śrubeczki. Tutaj w radyjku mamy takie dwa otworki, luzujemy sobie i wyciągamy sobie radioodbiornik. O. Oczywiście sobie wypinamy tutaj wszystkie wtyczki.
No i tu nam naszym oczom ukazuje się znowu ukazują się dwie śrubki na torksik 20. Odkręcamy. Już nam się następny panel daje zdemontować. Oczywiście następna wtyczunia do wypięcia. No i tutaj już po kolei idąc mamy, zobaczcie, znowu następne dwa torksiki. Także pewnie wyciągniemy sobie zaraz tutaj nawiewy i przypuszczam, że ta kratka tutaj również zaraz pod tą kratką zaraz będą się kryły również jakieś dwa wkręciki. Zaraz wam. A tutaj jednak zobaczcie, jak już tu odkręcimy te dwie śrubeczki, cały ten panel nam odchodzi w całości. Zobaczcie, cały mamy w całości, tylko teraz tak, tutaj on się będzie jeszcze trzymał w tych miejscach, więc musimy troszeczkę go popodważać z jednej, z drugiej strony, oczywiście delikatnie, żeby nic nie połamać. No i zdejmujemy cały panel. A tutaj mamy następne dwa wkręty, jeden tu, jeden tu. Podważamy delikatnie tutaj podmocowaniami tej kratki. Już sobie zdejmujemy tutaj krateczkę, proszę, musimy sobie wypiąć oczywiście wtyczunie. No i tyle. Zaraz zobaczysz, tam jeszcze nie ma dziś ukrytych jakichś śrubek. Ale zobaczcie, jak miło się zrobiło. Tutaj od razu możemy cały panel klimatronika sobie zdjąć. On tu od dołu jest tylko na zaczepie, na dwóch zaczepach. A tutaj to, co już na początku odkręciliśmy, dwa wkręciki. Zobaczcie, no już nam tutaj sam odchodzi. Musimy tylko wypiąć wtyczki. I tutaj już mamy częściowo wybebeszone. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy dwa wkręty, które sobie zaraz odkręcimy. Podmocowania konsoli do ramy. Ja sobie, wiecie co, jeszcze sobie wywaliłem tutaj taką maskowniczkę. Tutaj macie taki zatrzas, który trzeba od góry podważyć. Nie wiem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, to się jeszcze okaże. Ale jakby co, to zdemontowane. Kolejny element do demontażu, popielniczka. Słuchajcie, tutaj on się trzyma tam na takich zaczepach, tu musimy tylko sobie jakimiś tam łapkami do tapicerki popodważać. On sobie tam wyskoczy z zaczepów i tu już go po prostu wyciągamy, odpinamy sobie tylko tutaj kosteczkę od oświetlenia, przepraszam, od zapalniczki. No i widzę, że tutaj już nam się pojawiły następne dwie śrubki na klucz 10 mocujące kokpit. Albo do ramy, albo no tutaj widzę, nam się pojawiła tutaj obudowa mieszalnika. No, także to teraz będziemy sobie te dwie śrubeczki wywalać. Słuchajcie, żeby wypiąć zegary, to musicie tutaj w te dwa otwory włożyć jakiś długi pręt, sztywny. Bo tak, wkładamy z jednej i z drugiej, teraz wam pokażę, o co chodzi, i jeżeli włożymy, musimy podważyć te blaszki. O, tu jest jedna blaszka i tu jest druga blaszka. I tak naprawdę całe zegary trzymają się tylko i wyłącznie na zaczepach. No i zostanie nam oczywiście tradycyjnie wypięcie wtyczki. No i tutaj oczywiście jeszcze mamy odmocowania dechy następnego wkręta na Torx 20. Zobaczcie, teraz możemy już sobie fajnie tutaj z zaczepów wystrzelić tunel, część tunelu, tutaj maskownicy tunelu środkowego. Tak, tylko musimy sobie tutaj wypiąć mieszek, warka zmiany biegu. O. I już. No i co? I ukazały nam się następne dwa wkręty, tutaj i tu.
również torksik 20. No to co, odkręcamy. No dobrze, przeskoczyliśmy sobie teraz na prawą stronę, czyli na stronę pasażera. Ja tu sobie zacznę od podważenia tej maskownicy z boku, tu gdzie mamy włącznik poduszki pasażera. Tu będziemy sobie musieli wypiąć wtyczkę. Na razie to zostawiam na luzie. I teraz tak, no tutaj oczywiście tradycyjnie z drugiej strony torksik do tej całej maskownicy. Otwieramy schowek, będziemy musieli wywalić cały schowek. Zobaczcie, tutaj mamy śrubki 1, 2, 3. Później tutaj na dole jest 4. Jakoś tam trzeba będzie do niej dojść. I tutaj jest 5. Oprócz tego widzę, że jeszcze od spodu tutaj mamy jakieś śrubeczki. Tutaj. Tu jest jeden wkręcik. Drugi. Trzeci. Że przypuszczam, też to trzeba będzie poluzować. Oczywiście sobie wcześniej z kołeczków takich wciskowych zdjąłem tą matę tutaj od spodu. No, także dobra, zaraz Wam pokażę po demontażu, jak to będzie wyglądało. Tu taka mała aktualizacja do tego, co przed chwilą. Tutaj od spodu odkręciłem te 3 czy 4 śrubki, wkręty. I tutaj musicie sobie zwrócić jeszcze uwagę przez to okienko. Tutaj, o, w tym miejscu musicie sobie wypiąć siłowniczek od zawiasu, zobaczcie, widzicie, od zawiasu tutaj tej klapy wieka od schowka. Także tutaj trzeba tylko po prostu ścisnąć takimi szczypeczkami, będzie widać dobrze, i po prostu to wypiąć. Dobra, się z tym zaraz pobawię. No i tutaj już tam cała klapka wychodzi od schowka. I teraz mamy tutaj fajne dojście w tym momencie do tych dwóch tutaj śrubeczek. Także cały ten schowek będziemy sobie, całość to będziemy mogli sobie zaraz wyciągnąć. Kolejny update'ik do schowka. Zobaczcie tutaj, że bojat sobie fajnie wymyślił, śmiesznie. O, zobaczcie, tutaj w odbojach są jeszcze ukryte dwa wkręty. O, jeden i tutaj drugi. No i jest. Tu jeszcze jakieś szpargały wylatują. Okej, tam na pewno coś będziemy musieli sobie wypiąć. Zaraz sobie zobaczę, no ale tu już mamy w zasadzie schowek wybebeszony. Zresztą już będziemy pewnie mieli dojście do jakichś kolejnych śrubeczek. No i podobnie jak z lewej strony robimy out tutaj z tą listwą, z tą maskownicą. Od dołu sobie ją delikatnie podważamy, żeby ona sobie wyskoczyła tutaj z tych zaczepów. Tu zaraz będziemy musieli sobie ten czujniczek wypiąć, wtyczkę z niego. Podważamy sobie kratkę. Tutaj tak samo od dołu podważamy sobie też tą żaluzję od nawiewu. No i co? No i nam tu już się ukazują śruby na klucz 13. Tu jest jedna. Tu jest druga. Tutaj o. Coś jeszcze? Nie, no chyba tyle. No, także będziemy coś powoli, zaraz zobaczymy, jeszcze coś tam sobie jeszcze obejrzę, czy gdzieś coś więcej od środka, nie muszę nic odkręcić. Ale coś, to będę sobie po prostu luzował te śruby z jednej, z drugiej strony. I już będę powoli chciał próbować odchodzić z deską, zobaczymy, czy coś tam będzie nam jeszcze trzymało. No i to samo z lewej strony, też już sobie chyba wykręcę te dwie, tutaj jedna na klucz 13 i tutaj. Także sobie je już powykręcam.
Jeszcze coś trzyma. Jeszcze coś trzyma. Wyciągnę tą gąbkę zza zegarów. Coś tam jest jeszcze, jakaś śrubeczka. Spróbujemy sobie ją odkręcić. O tej mówię. Zobaczymy, czy coś się nam ruszy. Dobra, tą śrubkę sobie tutaj wykręciłem. Zobaczcie, taka długa. Też na kul 13. Także coś nam tutaj już się powoli rusza, ale jeszcze przypuszczam, że gdzieś tam w tamtym miejscu po prawej stronie będzie chyba jeszcze coś na zasadzie podobne, czy może być drugie takie mocowanie, raczej chyba będzie, także zaraz będziemy musieli je. I słuchajcie, chyba trzeba będzie jeszcze wykręcić, zobaczcie, one są tak schowane głęboko. Tutaj jedna śrubeczka jest na klucz 10, na 10. I druga jest po drugiej stronie. No tutaj o, tu dokładnie. Ciężko trochę tam dojść tych śrubeczek. Tu sobie użyję takiego krótkiego wariata. Zobaczcie. Nawet coś tu za luźno idzie. Dobra, to tam sobie chyba palcami wykręcę. Jeszcze raz porwamy sapkę. Dobra, drugie podejście do tej z prawej strony. Słabiutko dokręcone. Praktycznie palcami można by dokręcać. No dobra, przyszedł czas na coś, czego ja nie lubię robić w żadnym aucie, czyli demontaż tunelu środkowego. Otwieramy schowek. Wyciągamy tutaj tą płytkę. I mamy tutaj trzy wkręty. Wykręcamy trzy. Zobaczymy, co się za chwilę będzie działo. Co się okazuje? Wkręcenie tych trzech wkrętów jakoś chyba specjalnie nic nam nie dało. Ale sobie wywalimy już ten pojemniczek. Musimy tylko sobie odpiąć tutaj wtyczkę od gniazda OBD. Zresztą sobie gniazdo OBD wyciągnąć, zobaczymy zaraz. Ale tak. Wywalamy tutaj sobie popielniczkę. Popielniczkę już tu sobie wypiąłem o lampkę, żeby nie miała do popielniczki. I już wam pokazuję. Tu nam się pokazuje nakrętka na klucz 13. Teraz ją odkręcimy i przypuszczam, że tutaj już chyba cały tunel musiał nam wyjechać. Będziemy tu już się musieli od zapalniczki odpiąć wtyczkę. No i chyba to nam całość tam chyba wyjechać. No i tak jak mówiłem, sobie tutaj wypiąłem to gniazdko OBD i zobaczcie, tamta nakrętka tutaj od tyłu, od zapalniczki, od popielniczki z tyłu wykręcona na klucz 13. Tu oczywiście sobie jeszcze wypiąłem mieszek od lewarka hamulca ręcznego. No i tak, zobaczcie, cały tunel nam już wyjeżdża. O. No wiecie co, ja z nim nie będę go całkiem wywalał. Wystarczy, że on mi tutaj po prostu odjechał i chyba nie będzie mi przeszkadzał. No chyba, że będzie przeszkadzał, no to go, chociaż ja wiem. Wywalę go całkiem. Dobra, w sumie jest szansa, że to chyba już na powoli wyjdzie. Ja tutaj sobie z jednej, z drugiej strony jeszcze podważyłem głośniczki, bo pewnie trzeba będzie tutaj wypiąć wtyczki. Ale zobaczcie, to już nam cała decha. Już tam dosyć mocno tutaj chodzi. Także jest szansa, że to nam zaraz wyjdzie. Zobaczcie. Dobra, ja tu się z nią trochę posiłuję. Na pewno trzeba będzie sobie, ja sobie poznaczyłem mniej więcej wtyczki, na którym segmencie, która ja, żeby później się z jakąś tam nie pomyli, że później nie przeplatać, nie odkręcać znowu dechy i jej nie wysuwać. Teoretycznie nie powinno nic nam przeszkadzać, ale lepiej dmuchać na zimne. I tak samo, pamiętacie sobie, jak szły ogólnie poszczególne wtyczki. Ja jeszcze nie wiem, jak to będzie, bo mój pierwszy raz to robię w tym aucie. Więc sobie zwróćcie na tą uwagę na tą wtyczkę, żeby ta wtyczka wróciła na swoje miejsce. No i tutaj też ta wtyczka, tu od góry, tak samo, nie? Ona idzie w jakimś tutaj peszlu, no ale mówię, jak zdejmę, będę dopiero wiedział, jak to wszystko wygląda tak naprawdę.
Wiecie co? Tutaj jeszcze przegapiłem wspornik. Tu jeszcze musimy poluzować, odkręcić. O, nakrętkę 13. Kurczę, naszarpałem, ale czemu to nie chce współpracować? No tu się trzyma ta nakrętka. Dobra, sobie spokojnie. I taki jeszcze szybki update do tego. Tutaj też sobie poluzowałem. Odkręciłem te wszystkie śruby na klucz 10 i 2 13. Teraz sobie możemy to odchylić i wyciągnąć tutaj ten wspornik z tą szpilką. Ta szpilka nam tutaj trochę przeszkadza, nie? Także 3 śrubki jeszcze i 1 nakrętka. Zobaczcie, konsola już mi prawie wyszła. Ale się okazuje, że jeszcze muszę tutaj poluzować, odkręcić 2 wkręty od tego kanału, w którym idą przewody elektryczne do zasilania radia, klimatronika między innymi. Także tutaj te 2 wkręty jeszcze musimy sobie wywalić. O, dobra. No i tu jeszcze nie wspomniałem, o tym sobie już zrobiłem w międzyczasie, a to będziecie widzieć. Musiałem sobie odpiąć tutaj wtyczkę od poduchy pasażera. Są w zasadzie 2 wtyczki, z jednej i z drugiej strony. Także, bo tutaj ogólnie instalacja, tu przyłącze zostaje przy poduszce z jednej i z drugiej strony. A to tak już musimy sobie odpiąć. No i wiadomo, tu gdzieś te wszystkie takie kołki, te spinki, które trzymają przewody elektryczne gdzieś tutaj w tych wszystkich profilach, to musimy sobie powyrzucać, żeby po prostu podpinać, żebyśmy po prostu nie wyszarpali konsoli razem z instalacją. Dobra, ja już wywalam tą, wyciągam dechę i widzę, że tutaj będziemy jeszcze mieli przeboje z samym tutaj mieszalnikiem. No dobra, zobaczcie sobie, jakie cyrki. To znaczy tak, jeżeli chcecie już powiedzmy dostać się do klap, ja sobie odkręciłem tutaj po obwodzie, no tak, raz, dwa, zdjąłem sobie z serwo motorek z jednej strony, z drugiej strony, tutaj od tej strony jest jedna śrubka, wkręt na klucz, na nasadkę 5,5 mm, reszta wszystko tu jest na Torx 20. I teraz tak, tu macie ukryte pod uszczelką 2 wkręty. Jeden jest tu, a drugi jest tu. Trochę się nawkurzałem, bo nie mogłem dojść do czemu to nie chce mi wyjść. Dopiero jak je znalazłem pod uszczelkami, to się okazało. No i tak, zdejmujemy sobie cały ten tutaj tunel. Tu już mamy te pierwsze klapy. Te nas nie interesują. Zdejmujemy sobie tutaj sprowadzanie. Aha, wcześniej oczywiście sobie wypinamy tutaj cięgiełka. Tu są cięgiełka, żeby nie połamać. Jak sobie tam od góry będziecie widzieć, bo jak zdejmiecie sobie serwomotorki, to tu już w tym momencie możecie sobie ruszać tymi klapami swobodnie i one tutaj wam swobodnie wyjdą. Wyciągamy. I zobaczcie, co tu się podziało. Patrzcie, jaka pięknie połamana klapa. Także ta już się do naprawy nie nadaje, zobaczcie. Widzicie, co tu się dzieje? Już te kawałki gdzieś w ogóle poleciały, nie wiadomo gdzie. Także no nic nam nie zostaje, tylko po prostu szukać nowej klapy i ewentualnie ją wzmocnić. Tylko teraz tak, trochę tutaj się obawiam, jak to wszystko będzie funkcjonowało, bo zobaczcie, bo tutaj mamy też parcie połamane plastiki, widzicie? No, zobaczcie, jak to wygląda. Lekka lipa. Nie wiem, czy to będzie miało wpływ jeszcze na pracę. No, może mieć jakiś wpływ, ale nie wiem jeszcze. Zobaczcie tutaj. Nieciekawie to wygląda. Teraz tylko pytanie, czy będę musiał rozpoławiać jeszcze ten cały tutaj mieszacz. No nic, zobaczymy. Spróbuję wyciągnąć bez tego. No i tak, właśnie będzie rozpoławiać. No nic, zobaczymy, wyjdzie w praniu. No i zobaczcie, tutaj jeszcze na środku od tej klapki tu macie takie prowadzenie. O, zobaczcie. Tutaj na tym miejscu, jak będziecie to zakładali, to musicie sobie wycelować tutaj, o, trafić na tą wajchę. Tutaj tym wypustem. Żebyście po prostu tego gdzieś tam nie pominęli, bo wam się klapy zblokują i na pewno będzie lipa wtedy. Udało mi się jakoś wyciągnąć tam z tej komory tą
tą klapę od strony kierowcy. No jak widać jest połamana. Tutaj sobie odkręciłem jednego wkręta i sobie jakby troszeczkę ją, tą całą komorę tego mieszalnika lekko rozwarłem. I praktycznie prawie udało mi się wyciągnąć drugą klapę, ale niestety też pękło, ale powiem wam, że to strzeliło dosłownie jak zapałka. To jest tak liche, że się po prostu w głowie nie mieści. Dosłownie, no dziwne, że to jeszcze, tak naprawdę dziwi się, że to jeszcze nie pękło tutaj na aucie, że będę musiał to też zrobić. Znaczy tak miałem w planach wyciągnąć, żeby chociaż ją wzmocnić, więc tutaj to i tak mnie to zmobilizowało do tego. I teraz zobaczcie, nie wiem, czy teraz będzie dobrze widać. Idziemy sobie z lusterkiem. O, patrzcie, jest tam ten kawałek. Wiecie, leży tam sobie. Także spróbuję sobie go wyciągnąć. Nie wiem, zobaczę. Może uda się to naprawić. Mam taką nadzieję. Zobaczymy. Dobra, klapy mam na stole. Spróbuję sobie najpierw się czymś skleić. Tu tą część znalazłem. Udało mi tam się wyciągnąć. Z czeluści. Troszkę sfatygowana. Zobaczę, spróbuję osiowo skleić. Mam taki mocny klej. Z Wirta. Jest bardzo mocny. Zobaczymy. Skleję to wstępnie, a później, jak już to będzie sklejone, złapane w osi, to spróbuję jakoś to czymś wzmocnić. Nie wiem jeszcze czym, nie wiem jeszcze jak. Więc będziemy kombinować. Wiecie co, jednak naprawdę będziemy musieli odłożyć. No, tą sobie klapę skleiłem. Ona tutaj jest akurat w osi, także nawet bym mógł sobie ją jakoś tam wzmocnić. Ale ta, zobaczcie, to się po prostu sypie wszystko. Wszystko się sypie w rękach. To jest tak kruche, że po prostu tego nawet nie warto już naprawiać. Zresztą, zobaczcie tutaj, to też widocznie jak to się połamało. Ta klapa tutaj obostała, widzicie? Nie wiem, co to za plastik jest, z którego to jest zrobione. Ale to się po prostu... O, patrzcie, widzicie? To się łamie po prostu w rękach. Nie warto. Szkoda po prostu, szkoda roboty, szkoda tego demontażu dechy, żeby zakładać takie gówno. Ja sobie zamówię sobie chyba nowe te klapy i po prostu jak przyjdą, to sobie wzmocnię, już jakieś tam wzmocnione założę. No to trudno, będę musiał teraz sobie jakoś tutaj pokombinować, żeby auto wywalić z garażu. Będę musiał rzucić na jakoś tak krótko kierownicę, czy kolumnę. No nic, dobra, przyjdą części.